Komputery oczywiście też po 1989 roku były dobrem już osiągalnym. Pojawiały się w poszczególnych rodzinach, w różnych placówkach, można było z nich korzystać. I w związku z tym pojawiła się taka grupa ludzi, która postanowiła, że powie, no my jesteśmy lepsi od innych. My wiemy więcej od innych. My jesteśmy komputerowcami prawdziwymi. W związku z tym nasze komputery to nie są komputery, tylko blaszaki i nie włącza się ich tylko, nie włącza się je tylko, się je odpala. Nasze nie gramy w gry, tylko gierczymy albo giercujemy. A jeśli gra dobrze chodzi na danym komputerze, to nie chodzi tylko hula. I tak dalej, i tak dalej. Kolejna grupa, która nam niezwykle zapłodniła polszczyznę różnymi, w tym wypadku akurat takimi bardzo polsko brzmiącymi, bardzo wyrafinowanymi chwilami i fantazyjnymi wyrazami, i która spowodowała, że i która zaczęła się w pewnym momencie zamykać, podkreślając jeszcze raz i jeszcze raz tę swoją wyjątkowość i wymyślała coraz to nowe terminy na opisanie poszczególnych akcesoriów komputerowych, tego, co się robi w sieci i tak dalej, i tak dalej. Doszło do tego, że do takiej sytuacji, że powstało słowo NEI. Nie wiem, czy Państwo wiedzą, co to znaczy NEI. Czy to w ogóle jest, czy znane jest Państwu takie słowo? Bo to nie jest słowo, bo się nie mówi NEI. W zasadzie mówiąc NEI, mówię NEI w cudzysłowie. Mogę NEI napisać. Myślałem, że NEI to jest błąd. Do pewnego momentu, bo szukając gdzieś tam różnych przykładów nowych słów w internecie, co chwilę wpadałem na NEI albo MNEI. Polska klawiatura ma to do siebie, że bardzo ciężko jest zapisać to E i I. Po kolei mamy klawiaturę ściągniętą, że tak powiem, z zachodu, czyli ten układ klawiatury QWERTY, który trochę nam utrudnia pisanie w języku polskim, jest dostosowany do języka angielskiego i bardzo często ta końcówka IE, mnie, nie, aż się prosi, żeby ją wystukać na klawiaturze odwrotnie. Państwo wiedzą, co to jest muka? Proszę bardzo. Bardzo chętnie posłucham, bo może się znowu coś zmieniło w języku. No koleżanko, kuksaniec. Ale w takim znaczeniu jeszcze troszkę starszym, prawda? Patna mukę na to. Kapa. Paść na mukę, czyli tak na minę. To się nie powiedzie w tym mukę. No właśnie, paść na minę, paść na mukę, tak. Zaliczyć padakę. I tak dalej, i tak dalej. Tych słów pokazujących właśnie taki skrajnie niedobry stan emocjonalny, coś bardzo złego, coś, co się bardzo źle skończyło, jest mnóstwo. Dlatego, że one są najbardziej potrzebne w języku. Jak chcemy komuś coś opowiedzieć z niezwykłą emocją w głosie, chcemy coś powiedzieć, że coś było jeszcze większe niż coś innego. To była taka tragedia, że była jeszcze większa niż wszystkie tragedie, które mi się w życiu przytrafiły, a bardzo często o tym rozmawiamy, będąc młodymi duchem w ten sposób, to potrzebujemy takich słów na odbijanie się od bandy do bandy. W ogóle ten język jest po bandzie cały czas, mówiąc tym językiem młodym. I potrzebujemy słów na to odbicie się od tej bandy, tej skrajnej, po tej złej stronie życia, czyli jest mi bardzo źle, padaka, kiła, muka i tak dalej. I potrzebujemy słów z tej drugiej strony, czyli jest po prostu ekstra, wypas, wyczes i tak dalej, i tak dalej. Mnóstwo terminów mamy po tej drugiej stronie na opisanie stanów, które emocjonalnych, stanów psychicznych, które są no, dla nas takie bardzo istotne, bardzo, bardzo fajne.